Cześć, witam Was w Denku. Jeśli dobrze pamiętam, to ostatnie chyba było w styczniu. Mamy połowę kwietnia mniej więcej, więc troszkę mi się tutaj tych rzeczy uzbierało znowu. I nie wiem, czy nie będę musiała z tego filmu zrobić dwóch części, wiecie, żeby nie był jakiś bardzo, bardzo długi. Być może mi się uda sprężyć na tyle, że on będzie taki, wiecie, ogarnięty i będzie jedna część, no ale to zobaczymy. No i to tyle, jeśli chodzi o wstęp. Zabieram się za recenzowanie tych kosmetyków, które udało mi się zużyć. No i może tym razem zacznijmy od pielęgnacji twarzy. Słuchajcie, udało mi się zużyć 3 sera, w tym 2, które na pewno musieliście widzieć, jeśli oglądacie moje filmy i na pewno musieliście o nich słyszeć. Mam tutaj na myśli 2 sera z Dermiki. To jest takie serum, żel z witaminą P+, łagodzący, specjalistyczny, przepraszam, żel na rozszerzone naczynka. Dlaczego powiedziałam łagodzący? Bo on bardzo fajnie łagodzi takie zaognione, zaczerwienione naczynka. Jeśli macie cerę naczynkową, to wiecie, o czym mówię. Używam tego serum, właściwie tych serów już od bardzo długo. Używam ich sobie wymiennie. No akurat teraz tak się złożyło, że oba mi się skończyły. Czyli to jest żel. A tutaj z kolei był taki mikrokompres na naczynka. Ma bardzo podobne działanie jak ten żel, przy czym jest bardziej taki gęsty, bardziej esencjonalny, ma postać taką olejkową. Ta buteleczka wygląda tak niepozornie, słuchajcie, tutaj nie wiem ile to jest mililitrów, 15 mililitrów, czyli mniej więcej coś jak pojemność kremu pod oczy, ale to naprawdę na bardzo długo starcza, dlatego że no wiadomo, że takich kosmetyków nie nakłada się na całą twarz generalnie, tylko nakłada się punktowo. Na przykład ja to w ten sposób robię, nakładam na nos i na policzki, dlatego że te miejsca mam najczęściej zaczerwienione. Czasami też tutaj jak gdzieś nad brwi, bo też mi się tutaj coś zaczyna czerwienić, ale z reguły to jest właśnie nos i policzki. Więc przecudowne, łagodzące kosmetyki dla cer naczynkowych. Używam ich naprawdę od bardzo, bardzo dawna. To nie wiem nawet, które to jest moje opakowanie, ale na pewno już gdzieś tam musiało Wam przemknąć, gdzieś Wam tam na pewno pokazywałam, więc jeśli macie sery naczynkowe, serdecznie polecam wypróbować. Ja oczywiście nie muszę nawet nadmieniać, że na pewno do nich będę wracać. Kolejne serum to jest Bioderma i to już jest serum dedykowane cerom takim dojrzałym. On zawiera tu jakiś patent, wiecie, bardzo mądry, który ma przeciwdziałać starzeniu się i wiotczeniu skóry. Powiem Wam tak, na pewno to serum bardzo ładnie nawilżało i miało jeszcze taką specyficzną właściwość, że nałożone na twarz troszeczkę tak jakby ją napinało. Nie było to nieprzyjemne, ale było to troszeczkę wyczuwalne. I na przykład ja po nim musiałam nakładać taki gęsty krem odżywczy, no bo jednak czułam takie delikatne napięcie. A zatem serum do cery dojrzałej, ale nie chodzi tutaj o metrykę i o wiek, tylko chodzi o zapobieganie zmarszczkom i ewentualnie przeciwdziałanie zmarszczkom mimicznym, które już mamy. Więc to może być równie dobrze cera, wiecie, 25+, 35+ i tak dalej. Jakby to nie ma to ograniczenia wiekowego. Można je było aplikować i rano, i wieczorem, ale ja Wam muszę powiedzieć, że jakoś nakładałam wieczorem, tak mi się lepiej sprawdzało. Dlatego, że tak jak wspominam, musiałam nałożyć jakiś taki bardziej gęsty krem, no bo troszkę ta buzia była napięta, a nie lubię z kolei nakładać takich gęstych kremów na twarz rankiem, no bo ze względu na makijaż właśnie. Wtedy wolę coś lżejszego. Więc używałam tego wieczorem, no i obowiązkowo na to nakładałam jeszcze jakiś krem. Serum bardzo fajne, polecić mogę. Z tego co widziałam, są jeszcze z Biodermy z tej serii jakieś takie ampułki, są też kremy. Tamtych rzeczy nie testowałam, więc nie umiem się wypowiedzieć, ale serum świetne. Kolejna rzecz do pielęgnacji twarzy to jest, słuchajcie, niezwykła taniocha. Krem z Pharomony z serii Herbal Care. Kosztował, nie wiem, 12-13 zł. Jakoś tak. I to jest krem wzmacniający Czarna Orchidea do skóry naczynkowej. Mógł być stosowany i na dzień, i na noc. Ja go akurat stosowałam na dzień, dlatego że tak. Po pierwsze miał przecudowną konsystencję. To była taka bita śmietana. Przepięknie się wchłaniał. Bardzo fajnie się potem na nim rozprowadzał makijaż cały. Ślicznie pachniał. Aha, pachnie rzeczywiście dość intensywnie, tak kwiatowo. Że nie jakiś czas może był wyczuwalny ten zapach, ale potem się tam jakoś ulatniał. Także krem, słuchajcie, za 12, tak jak mówię, 12-13 zł jakoś tak. Ja go kupiłam w ogóle w Naturze, ale w Rossmanie te kremy też są dostępne, jest ich cała seria, jest zielony, niebieski, no jakiś tam jakieś chyba z 5 albo 6 rodzajów. Przecudowny krem za kilkanaście złotych. Tak jak mówię, on był tak akurat dopasowany do mojej cery, wiecie, i pięknie się wchłaniał. Rzeczywiście może po zmyciu, jak ja przemywałam twarz rano, to rzeczywiście może tak łagodził. Aha, dawał takie bardzo przyjemne uczucie nawilżenia. Także słuchajcie, za kilkanaście złotych krem genialny.
Skoro jesteśmy przy pielęgnacji twarzy, to może teraz coś do mycia. Mam tutaj taki specyficzny bardzo preparat z klinik z serii Redness Solution. I to był preparat przeznaczony do cer wrażliwych, takich nadreaktywnych, czerwieniących się, no generalnie naczynkowych, tak bym to bardzo ogólnie ująć. Miał taki zielonkawy kolor, ale akurat tutaj to jest nieważne, bo to po prostu jest preparat, był preparat do mycia. Ja nabierałam troszeczkę na zwilżoną gąbeczkę sizalową i po prostu jak już miałam demakijaż zrobiony, to myłam buzię tym żelem z użyciem wody. Bardzo łagodnie traktował cerę, w sensie takim, że nie podrażniał. No w zasadzie taka jego główna rola. Po umyciu tym żelem w zasadzie nic mi się nie ciągnęło, chociaż ja i tak oczywiście robię późniejsze kroki, typu zawsze nakładam tonik, serum i tak dalej, ale bardzo fajnie buzia była wygładzona, oczyszczona, no i przede wszystkim nie była tak nieprzyjemnie ściągnięta, więc generalnie bardzo łagodny preparat. Jeśli właśnie macie takie naczynkowe problemy, to polecam spróbować. No i tak jak mówię, Redness Solution, bardzo fajna seria. Ja miałam już też krem z tej serii i również świetnie się sprawdzał. Także to jest warte uwagi. Aha, pojemność tego to jest 150 ml. Starcza na dosyć długo, bo wystarczy troszeczkę wycisnąć i on generalnie tak ładnie, nie pieni się może bardzo, ale jest taki wyczuwalny i taki, wiecie, gęsty, maziasty, taki zawiesisty. Cena może dosyć wysoko, ja niestety nie pamiętam. Na pewno coś chyba ponad 100 zł, tak mi się wydaje, ale nie chcę Was wprowadzić w błąd, dlatego podkreślam, że nie pamiętam. Natomiast zważywszy na to, jakie on ma działanie i że jest to taki preparat specjalistyczny, czyli dla cer naczynkowych, to ja serdecznie mogę go polecić, na pewno ja do niego wrócę, zresztą ja często wracam do tej serii. Dalej mam kilka płynów micelarnych i ja zawsze używam jakby dwóch rodzajów płynów micelarnych, albo płyny micelarne mają dla mnie dwie funkcje. O, może tak. Zawsze rano, jak przemywam sobie twarz, to używam płynów micelarnych takich łagodzących do cery właśnie naczynkowej. I tutaj miałam dwa. Pierwszy z nich to jest Dermedic Hydrain 3 Hyaluro. Myślę, że to jest bardzo dobrze znany produkt. Generalnie cała ta seria jest bardzo dobrze znana. Świetna, nawilżająca seria do cer suchych. No i oczywiście taka łagodząca. On może nie jest bezpośrednio przeznaczony do cer naczynkowych, tylko właśnie do cer suchych i odwodnionych, ale na takiej cerze jak moja też się świetnie sprawdził i właśnie używałam go do przemywania buzi rano. Bardzo fajny, taki odświeżający, no i świetna pojemność, bo tu jest 400 ml. On drogi raczej też nie jest. Ja pamiętam, że kupiłam go w Superfarmie, jeszcze wtedy chyba była jakaś promocja, także bardzo przystępną cenę ma, pojemność też jest ok, no i przede wszystkim świetne działanie. Troszkę może droższym produktem była taka woda micelarna z peonią. To jest woda micelarna ze starej mydlarni z serii Ekoreceptura. No i to już jest kosmetyk, który, uwaga, nie zawiera tam żadnych sztucznych dodatków, żadnych parabenów, wazeliny, silikonów i tak dalej, więc taki bardzo naturalny. Poza tym miał potrójną funkcję. Oczyszczał, łagodził cerę i miał też działanie takie przeciwstarzeniowe, więc świetna woda micelarna. Oczywiście do kupienia w starej mydlarni, ewentualnie gdzieś tam na stronie internetowej. Tutaj już troszeczkę mniej korzystnie, jeśli chodzi o kwestię ilość, a cena w stosunku do tego, bo tutaj ilość to było ile? 200 ml? Tak, 200 ml, czyli połówka tego. No i cena też była zdecydowanie wyższa. Ale generalnie sprawdzał się świetnie i być może kiedyś sobie do tego wrócę. Jeśli dobrze pamiętam, to też są i inne kosmetyki z tej serii. Typu, wiecie, jest jakieś sera chyba widziałam, kremy. Tak mi się wydaje, więc być może sobie coś przetestuję, bo woda micelarna okazała się świetna. I teraz kolejne dwa płyny micelarne i to są dla mnie te płyny, które mają inną funkcję, po prostu używam ich do demakijażu. Tutaj mam dwa, oba są świetne, tylko no jakby zupełnie inne. To jest doskonale wszystkim znana woda różana z Bielendy, bardzo ładnie łagodzi, domywa makijaż. Słuchajcie, od razu Wam powiem tak, nie wiem jak z makijażem wodoodpornym, bo z reguły takiego nie używam, natomiast takie zwykłe tusze i tak dalej, zwykłe takie kosmetyki niewodoodporne w tym sensie, zmywa bardzo fajnie, no i przede wszystkim jest bardzo łagodna, bo przeznaczona do cery wrażliwej. Też któreś opakowanie, bardzo lubię w ogóle całą tę serię, i olejek, i krem, wszystko, wszystko, i na pewno będę do niej wracać. I, no i ten drugi płyn z Perfekty, Fenomen C, makijaż wodoodporny, olejkowy płyn micelarny. I to był bardzo specyficzny kosmetyk, bo to było takie dwufazowe. Była część olejkowa, no i to taka bardziej wodnista, tak to nazwijmy. Nie wiem, podkreślam, nie wiem jak z makijażem wodoodpornym, ale zwykły makijaż usuwał ten płyn genialnie. Nawet muszę Wam powiedzieć, że nie przeszkadzała mi to taka oleistość, nawet jak sobie zmywałam tym płynem oczy, bo nie było to takie nieprzyjemne. Powiedziałabym, że wprost przeciwnie, tak jakby to było nawet takie trochę nawilżające, ale to tylko takie, wiecie, moje odczucie.
Bardzo fajny kosmetyk i tu mamy również świetną pojemność, bo 400 ml, no i ponieważ jest to Perfekta, nie jest to kosmetyk drogi, łatwo dostępny. Jestem przekonana, że na pewno kupię sobie kolejne opakowanie. Aha, to jest w ogóle moja pierwsza butelka, także ja to kupiłam, pamiętam, tak w ciemno, żeby sprawdzić. No i spodobał mi się ten płyn bardzo, także też z pewnością do niego wrócę. No tylko wiecie, ja sobie to wymieniam, tak? Zużywam jedną rzecz, kupuję może jakąś nowość, przetestuję, potem sobie wracam do czegoś starszego, no i tak się to u mnie przeplata. Ale jeśli szukacie czegoś takiego właśnie dwufazowego, co Wam świetnie zmyje makijaż, to mogę to polecić. W sumie i to, zależy co kto lubi. No może to troszkę korzystniej wypada, jeśli chodzi o takie kwestie finansowe, no bo cena chyba mniej więcej porównywalna, jeśli dobrze pamiętam, a tu jednak mamy 400 ml, a tu jest chyba 200. Tak, a tu jest 200, czyli też połówka tego. Dalej chciałabym Wam pokazać dwie kuleczki takie do pielęgnacji okolic pod oczyma. Słuchajcie, jedna jest świetna, była świetna, a druga była do niczego. To może zacznę od tej, która była do niczego. No i kochani, kulka z firmy Rival de Loup, oczywiście firma dostępna w Rossmanie, niemiecka, jeśli dobrze kojarzę, to jest niemiecka firma. I teraz tak, kulka taka no tradycyjna. I pierwsza rzecz, na początku w ogóle ta kulka nie chciała mi się tutaj rozruszać, także musiałam, wiecie, ciągnąć, aż żeby mi tam coś wyleciało na tą skórę. Z kolei potem, jak już się ta kulka troszkę rozbujała i to serum, ten płyn zaczął się z tego wydobywać, to po prostu jedno maźnięcie wystarczyło i miałam tutaj upaćkany cały obszar pod okiem. To jest raz. Dwa. Rzeczywiście dawało to wrażenie takiego nawilżenia, bo to jest w ogóle Hydro Booster, czyli to miało nam świetnie tę skórę nawilżyć, ale dawało ten efekt nawilżenia przez jakieś 5 minut, dopóki się nie wchłonęło. Jak już się wchłonęło, to miałam takie wrażenie, jakbym sobie w ogóle nic pod oko nie nałożyła. Więc generalnie nie wiem, co to miało robić, u mnie nie robiło nic, na pewno do tego nie wrócę i na pewno Wam tego nie polecam. Tanizna, no bo to Rival de Loup, to nie są drogie kosmetyki, ale moim zdaniem lepiej już dołożyć trochę i kupić coś, co będzie działać, niż takie, co jest za tam parę złotych, nie działające w ogóle, więc zupełnie tego nie polecam. Natomiast świetną rzeczą będzie kolejna kuleczka, taka w zasadzie potrójna kuleczka, o, coś takiego, z firmy Ava. To jest polska firma, to się nazywa Hydrolaser i to już, słuchajcie, nawilżało. Tutaj było czuć nawilżenie. To można sobie nakładać i w zasadzie nie potrzebujecie już kremu. Bardzo pięknie nawilżało, to było czuć i było czuć, tak wiecie, na twarzy i jak się dotknęło też dłonią okolic oka, to ta skóra była, wiecie, taka jedwabista. Także świetna rzecz, podam Wam może jeszcze pełną nazwę. Tak jak mówię, polska firma Ava, nawilżający lotion pod oczy, efekt liftingu. Czy to miało efekt liftingu, tego powiedzieć nie umiem, ale na pewno było nawilżające. Tak? Czyli to mogę Wam polecić, super. I co ja tutaj dalej mam? Może toniki. Jeden świetny, drugi tak średnio w zasadzie, nie wiem czy on coś tam robił. Mówię o toniku z AA, nazywał się Oil Infusion 2. I to był żelowy tonik oczyszczający. On rzeczywiście był bardzo przyjemny. Po umyciu twarzy, jak sobie przemywałam tym tonikiem, to dało uczucie takiego nawilżającego schłodzenia. O, tak bym to uczucie określiła. Natomiast, no nie wiem, jakoś tak nie poruszył mnie za bardzo niczym. No, nic tam innego specjalistycznego nie robił. Jego główne zadanie to miało być jakieś takie zadanie odmładzające, przeciwstarzeniowe, ale nie umiem ocenić, czy on rzeczywiście takie działanie ma. Po prostu, no nie wiem, zwykły tonik, jak tysiące innych. Czy do niego wrócę, nie mam pojęcia. Jakoś po prostu nie skradł mojego serca. A drugi tonik, coś takiego, z Clinique, ten już skradł moje serce zdecydowanie. W zasadzie on miał działanie takie kilkuetapowe, powiedziałabym. Oczywiście nawilżał to tak, bo to jest jakby podstawowe zadanie. Natomiast on też miał działanie takie rozświetlające, oczyszczające i łagodzące. Jeśli dobrze pamiętam, to tu jest nawet tak z tyłu podane, ale nie będę Wam teraz tego czytać, tylko no w zasadzie on to wszystko robi. Po umyciu cery, jak się nim przecierało twarz, przemywało, to rzeczywiście skóra była taka no, nawilżona, co jest odczuwalne. Wiecie, nie było takiego ściągnięcia. Poza tym ładnie tak rozświetlał. Co do tego odmłodzenia nie umiem się wypowiedzieć, ale na pewno też ładnie doczyszczał. Łagodził skórę, dlatego że on jest w ogóle przeznaczony do cery suchej, odwodnionej i wrażliwej. Bardzo fajny tonik. Jeśli chodzi o cenę, no to zdecydowanie oczywiście droższy niż AA, no ale ze względu takiego, że ten miał jednak jakieś działanie, a ten niekoniecznie, no to zdecydowanie polecam Wam ten, jeśli oczywiście macie cerę suchą, przesuszoną albo po prostu wrażliwą. Cały czas jesteśmy w temacie pielęgnacja cery, no i może teraz przejdziemy do masek, no i tak już stopniowo, wiecie, ciało, włosy i tak dalej. Zaczynam od masek do pielęgnacji twarzy.
No i muszę Wam pokazać tutaj maski, co do których chyba się nawet wypowiadać nie muszę. Ja Wam tutaj podaję, słuchajcie, takie przykłady, dlatego że no wiadomo, że od stycznia to ja tych masek trochę zużyłam i niektóre się po prostu powtarzały, więc na przykład jak zużyłam kilka masek, nie wiem, z granatem z Sephory, to pokazuję Wam tylko jedno opakowanie jako przykład. Tutaj mam maski z Sephory, które uwielbiam od dawna i one się chyba w każdym moim denku przewijają, więc przedstawiać Wam ich nie muszę. Maski w płacie, generalnie robią to, co mają robić, nawilżają, nie wiem, odżywiają, w zależności od tego, jakiej maseczki po prostu użyjecie. Ja je uwielbiam, używam od dawna i na pewno będę dalej używać. No i kolejne moje ulubienice, których też nie muszę Wam przedstawiać, maski z koni. Generalnie wydaje mi się, że główne zadanie wszystkich tych masek to jest takie nawilżenie i wygładzenie skóry. O, ja je bardzo lubię, moim zdaniem są niedrogie, często są w naturze, ja je właśnie w naturze kupuję, często są promocje, więc można trafić i kupić w promocji, więc ja je polecam, bo bardzo fajne maski. Tutaj mam jeden przykład maseczki takiej z aloesem, z Holiki. I to była maska, która w mojej ocenie miała plusy i minusy. Bardzo fajnie rzeczywiście nawilżała twarz i to było takie wyczuwalne i bardzo, bardzo przyjemne. Natomiast słuchajcie, ile ja się nabiedziłam, żeby ją dopasować do kształtu swojej twarzy. Po prostu ta płachta była jakaś taka niewymiarowa i to mi się w niej nie podobało. Ale generalnie, jak już się wiecie, utrzymała na mojej twarzy, to działanie było bardzo fajne. Tu również mam maskę z Holiki. To była maska taka, wiecie, no jak widać z cytrynką i ona miała mieć działanie oczyszczające, rozświetlające. No i tutaj w zasadzie jakichś tam większych rezultatów, ani jakiegoś silniejszego działania nie zobaczyłam, więc nie wiem, no na mojej skórze nie bardzo się spisała, raczej Wam nie polecam. I maska, którą Wam polecam i której już też używałam wiele razy, maseczka taka różowa, ta w płacie z garniera, nawilżająca do cer wrażliwych. Używam też niebieskiej, ja je sobie tak wymiennie stosuję. Obie są świetne. Jest jeszcze zielona, ale ta zielona jest chyba do cer tłustych, jeśli dobrze pamiętam, chyba tak. Ja używam różowej i niebieskiej wersji. Tu Wam akurat pokazuję przykładową różową, jak najbardziej mogę polecić. Aha, i tutaj już ten płatek jest tak fajnie dopasowany. O właśnie, w maskach, moich ulubienicach, czyli w tych maskach z Sephory, czy w maskach z Koni, też podoba mi się właśnie to, że one tak są ładnie jakoś dopasowane, tak docięte, że można je sobie nałożyć na twarz, wiecie, przycisnąć, przyklepać i można z tym chodzić, robić wszystko i to Wam się z twarzy nie zsuwa, tylko się trzyma. Więc to też mi się w nich podoba. Te maski również mają taką cechę. Dalej, takie maseczki pojedyncze. Tutaj mam maskę z Perfekty. Extra Oils, Maxi Regeneracja, maska olejek i to jest do każdego rodzaju cery, a szczególnie do cery dojrzałej. Tu jest napisane do każdego typu cery po 30 roku życia. No i ona miała takie funkcje, że miała regenerować, nawilżać i odmładzać. Na pewno regenerowała, na pewno nawilżała, co do odmładzania nie wiem, ale bardzo fajna maska. Ja sobie za jakiś czas kupuję te maseczki z Perfekty, tylko po prostu różne rodzaje. One się u mnie fajnie sprawdzają, także to też polecić mogę. Tutaj coś, co jest po prostu świetne. Taka dwuetapowa, właściwie taki zabieg dwuczęściowy z Bielendy, złoto i diamenty. I to było naprawcze serum plus maseczka. Bardzo takie gęste, bardzo esencjonalne. Myślę, że osoby z cerami suchymi, dojrzałymi, będą z tego bardzo, bardzo zadowolone. U mnie to się sprawdziło świetnie. No i coś, co również mnie zachwyciło, na tym samym poziomie, co ten trzyczęściowy zabieg z Dermiki. Tutaj mamy zabieg z Lirene. Tak jak widzicie, też są to trzy kroki. Ten zabieg nazywał się akurat terapia nawilżająco-odmładzająca. Już Wam pokazuję, jakie to były te trzy kroki. Wygląda to tak. Całość też działa świetnie. Pamiętam, że w którymś denku, no chyba nawet w poprzednim, pokazywałam Wam inną wersję tego zabiegu z Lirene. Tamto pudełeczko chyba było czerwone. Nie wiem, nie mam pewności, ale tamto też było świetne. Ja na pewno sobie do tych zabiegów wrócę. One równie dobrze się sprawdzają na mojej cerze, co te z Dermiki. A jeśli dobrze pamiętam, to jest troszkę tańsze. To są jakieś tam, wiecie, nieduże różnice, ale no jednak jest tańsze, więc Wam o tym wspominam. Mam jeszcze trochę masek, ale już takie, wiecie, specjalistyczne. Tutaj mam takie maseczki na okolice ust. Efekti ma te płatki i pod oczy, i to na usta, używane już przeze mnie wiele razy. To się u mnie sprawdza, bardzo to lubię. Nie zauważyłam, żeby to miało jakieś, wiecie, takie super działanie przeciwzmarszczkowe, ujędrniające. Nie. Natomiast bardzo fajnie nawilża i ja kupuję i te płatki pod oczy i to właśnie w tym celu i tak na to patrzę, więc dla mnie to ma po prostu działanie nawilżające. Natomiast co do tego, to była taka maseczka Pilaten,
też za bardzo to jakiegoś tam fantastycznego działania nie miało. Powiem więcej, nawet chyba nie bardzo nawilżało okolice na ustach, a to z tego względu, że po prostu cokolwiek by się nie robiło, to cały czas ta maska, wiecie, zjeżdżała, więc u mnie to się zupełnie nie sprawdziło. A to jest super, tak jak mówię, bardzo fajnie nawilża skórę wokół ust. Dalej, płatki pod oczy. Tutaj już chyba nie muszę dużo mówić. Proszę bardzo, dowód na to, że je lubię. Tak jak wiecie, w każdym denku też się pojawiają, ja do nich wracam. No i tak jak w wypadku tej maseczki na usta, one mają dla mnie działanie nawilżające. Kupuję różne rodzaje, ale wydaje mi się, że one wszystkie robią to samo i generalnie efekt jest bardzo podobny. Tutaj mam coś, to już jest, wydaje mi się, takie bardziej wyspecjalizowane i tutaj już ten efekt jest wyczuwalny tak intensywniej, o, tak bym to ujęła. Płatki pod oczy z Perfekty. Tutaj mam takie 45+, hydrożelowe płatki pod oczy, intensywnie wygładzające. Natomiast tutaj mam hydrożelowe płatki pod oczy, przeciwcieniom i opuchliźnie. I teraz tak, co do cieni, może tak, te. Co do cieni, nie umiem powiedzieć, czy one mi jakoś cienie zmniejszają. Chyba nie. Natomiast czasami mam taką delikatną opuchliznę pod oczyma i wtedy one ratują sytuację. No oprócz tego pięknie nawilżają, jak również te. Te też mają działanie takie troszkę przeciwzmarszczkowe, że wiecie, jak jesteście zmęczeni i te linie mimiczne pod okiem są takie bardziej widoczne, to to się spokojnie sprawdza. Więc generalnie, jeśli chodzi o intensywność działania i o to, żeby ten rezultat był jakiś taki, wiecie, bardziej namacalny, no to zdecydowanie te. Te, tak jak mówię, też uwielbiam, ale one po prostu, jak dla mnie, są nawilżające. Natomiast te mają już takie wyspecjalizowane działanie, więc serdecznie Wam polecam. Perfekta, płatki pod oczy. O, no i tu mam jeszcze jedną taką paczuszkę. To też były płatki pod oczy, tylko z firmy Marion. Generalnie wydaje mi się, że one są podobne do tych z Effectimy. Takie odnoszę wrażenie. Po prostu lubię je i używam ze względu na to, że fajnie te okolice tutaj nawilżają. I może teraz już przejdźmy do pielęgnacji ciała, ale skoro jesteśmy w klimacie masek, to maski. Mam tutaj 3 maski do stóp. Generalnie 2 świetne, a jedna taka... To jest maska z Shifood. No oczywiście to są maski w postaci takich skarpetek i generalnie to było takie nie za fajne, bo raz, że się za bardzo nie wchłonęło, bardzo się kleiło. Niby tutaj jest z tyłu informacja od producenta, że wiecie, że nie trzeba myć stóp po nałożeniu tego, ale słuchajcie, u mnie się to tak kleiło, że musiałam niestety umyć stopy, dlatego że no, to było nie do zniesienia, nieprzyjemne, niekomfortowe. Generalnie miałam wrażenie, jakby to serum cały czas było na zewnątrz, na skórze i się nie wchłaniało, więc tego zupełnie ja polecić nie mogę, bo się nie spisało. Natomiast dwie maski, które uwielbiam, co do których też wracam i nie będziecie mieli wątpliwości, że do nich wracam. Maska z Sephory. Tutaj akurat jest taka nawilżająco odżywcza. Ona jest chyba z wyciągiem z migdałów, jakoś tak. Świetna maseczka. Tu akurat serum się wchłania, efekt jest wyczuwalny, stopy są bardzo ładnie odżywione, tak wygładzone, także te maski z Sephory super. I równie świetne są maseczki z Elbiotiki. Używam różnych rodzajów. Tutaj akurat mam taką regenerującą. Też była świetna. Ok, skończyły nam się maski, no to może skoro jesteśmy przy ciele, to teraz coś do mycia. Mam tutaj 4 żele pod prysznic. Pierwszy z nich, też się te żele pojawiają w moich denkach, czyli Bath & Body Works. I tutaj mam akurat zapach Sensual Amber. Zresztą z tej samej serii, może od razu Wam pokażę, mam buteleczkę po złożytym balsamie. Przepięknie pachną te kosmetyki, no żele jak żele, po prostu myją. Balsamy bardzo fajnie nawilżają. Tak jak już Wam wielokrotnie wspominałam, ja je kupuję dla takich wartości, właściwości właściwie, czysto estetycznych, czyli pięknego zapachu. To, co ma myć, myje, to, co ma nawilżyć, nawilża. Jakichś tam dodatkowych, wiecie, niebywałych właściwości w tych kosmetykach nie widzę. Po prostu spełniają dla mnie takie podstawowe funkcje, jeśli chodzi o pielęgnację ciała. Bardzo je lubię i używam różnych zapachów i wiele już mi się spodobało. Na pewno będę do nich wracać. Żele, które z pewnością są tanie, Isana, bardzo je lubię, dlatego że w zasadzie tak jak to, też myją, bardzo ładnie pachną, a taki żel kosztuje, no nie wiem ile, 3 zł, 4 zł, jakoś tak. Także bardzo taniutkie, bardzo opłacalne i to są w zasadzie jedne z żeli, do których ja najczęściej wracam. Myślę, że można też do nich zaliczyć taką serię z Avonu, czyli Avon Senses i tutaj są po prostu różne opcje kolorystyczne, zapachowe i tak dalej. Tutaj akurat mam taką edycję świąteczną Winter Treasure. To było malina i wanilia. Bardzo pięknie pachną, też domywają skórę, nie przesuszają, także porządne żele. No i wreszcie coś,
A czym Wam muszę powiedzieć, że właściwie nie zdążyłam tego pokazać w ulubieńcach, bo jakoś tak, nie wiem, jakoś tak, nie wiecie, to przemknęło. Bielenda, Carbo Detox i to jest olejek węglowy pod prysznic. On miał czarny kolor, zobaczcie, tu jeszcze troszeczkę może, widzicie, to się tak zlewa, to jest bardzo gęste. Miał czarny kolor, jak się na gąbkę go wylewało, to też to było czarne, to nie to, że butelka jest podbarwiona, sam ten żel był czarny, natomiast po nałożeniu na skórę, on absolutnie nie brudził nam skóry na czarno, bardzo pięknie domywał. Jeśli nie macie bardzo przesuszonej skóry, ciała, to myślę, że po tym olejku nie trzeba na przykład używać balsamów. No ja oczywiście używałam balsamów, bo ja mam bardzo słabą skórę, więc musiałam to robić, natomiast sprawdzało się to świetnie, bardzo ładnie pachniało wbrew pozorom, bo to nie wygląda, jakby ładnie pachniało. Muszę Wam powiedzieć tylko o jednym minusie. Ale na czym ten minus? Sam kosmetyk minusu nie miał, bo generalnie jeśli chodzi o działanie na nasze ciało, to było bardzo fajne. Natomiast jeśli używacie do mycia gąbki, to muszę Wam powiedzieć, że ten żel troszkę zabarwiał gąbkę na taki szaro-brudny kolor. O, dla mnie to tam jakaś duża wada nie jest, natomiast Wam o tym wspominam. Także to jest super i z tego co widziałam, są jeszcze z tej serii właśnie dwa takie olejki pod prysznic. Jeden jest z kiwi, a drugi chyba jakiś taki pomarańczowy. Coś jakby z mandarynką, pomarańczą, coś takiego, więc na pewno sobie wrócę albo do tego, albo wypróbuję któryś z tych dwóch, więc to jest świetne. No i też ma dużą pojemność, bo tu jest 440 gramów, także to na dosyć długo starczyło. Tak, bardzo fajny, taki niecodzienny kosmetyk. Ponieważ tam już zaczęłam Wam wspominać o balsamach do ciała, no to może tutaj już skończę temat balsamów. No i mam opakowanie po balsamie z The Body Shop i to było coś świetnego. Raz, że piękny zapach, aha, w ogóle to był taki balsam kokosowy, dość rzadki, to było raczej właściwie takie mleczko, a nie balsam. Jak widzicie, miał tutaj atomizer, ja lubię takie rzeczy, bo wtedy mi się po prostu wygodnie aplikuje, wiecie, balsam na skórę. Pojemność to 250 ml. Jeśli chodzi o cenę, to ja zawsze kupuję w promocji, bo zresztą podobnie jak Body Works. Bardzo ładnie to nawilżało i odżywiało skórę. O, i może to tyle. No tak jak mówię, świetnie się aplikowało, bardzo ładnie się wchłaniało. Aha, nie było takiego tłustego filmu. Zresztą po nałożeniu tych balsamów z Bath & Body Works, ja tak mówię balsamów, bo jakby różne rodzaje już przetestowałam, też nie ma takiego odczucia, to się wszystko bardzo ładnie wchłania. Więc mogę to serdecznie polecić. Tutaj też mam The Body Shop. Tylko, że to już było masło do ciała, zdecydowanie bardziej gęste, takie esencjonalne, no masło po prostu. I to jest ta mniejsza wersja, bo tutaj jest 50 ml. Te masełka z The Body Shop też są świetne i one w cenie regularnej chyba coś koło, nie wiem, 50 zł kosztują, 60, nie wiem, ale dużo jakoś. Więc oczywiście też kupuję je w promocji. Natomiast jeśli chodzi o działanie tych masełek czy też balsamów z The Body Shop, naprawdę jest świetne. Tak jak wspominałam, przetestowałam już różne rodzaje, zresztą na pewno też widzieliście u mnie w denkach te kosmetyki i chyba nie było czegoś, co by mi się nie sprawdziło. Może ewentualnie gdzieś coś mi tam nie podeszło pod względem zapachowym, ale jeśli chodzi o efekt, jaki to daje na skórze, to generalnie wszystkie się sprawdzają. Więc to też Wam mogę polecić. No i teraz coś, co do czego w zasadzie pół na pół. Mam tutaj taki balsam, Vaseline i to był taki spray, nawilżający spray z kakao. Czy on tutaj jeszcze coś miał robić? No nie wiem, ale miał się szybko wchłaniać i wchłaniał się rzeczywiście szybko. Miał też nawilżać i też to robił, ale uwaga, słuchajcie, nawilżał, wchłaniał się, ok, ale nie wiem ile razy tego użyłam. Chyba kilka, nie wiem, naprawdę bardzo mało i to się skończyło. Myślałam początkowo, że zepsuł się może ten, wiecie, dozownik, ale tutaj już nic nie ma, więc to się bardzo szybko kończy i jest po prostu bardzo, bardzo nieekonomiczne, chociaż działanie tego balsamu jest fajne. No i jest wygodne również to, że wiecie, psikacie sobie tym na skórę, tak jak w wypadku tego z The Body Shop, no i łatwo się to aplikuje, no to taka wygoda. Ale bardzo nieekonomiczne, więc czy ja to polecam? No nie wiem, może raz na kiedy, no bo działanie fajne, ale tak jak mówię, na bardzo, bardzo krótko to starcza. Może nie jest jakieś, wiecie, nadmiernie drogie, bo ja to w Rossmanie kupiłam, więc wiecie, też nie jakieś tam wielkie pieniądze, ale no mimo wszystko, na bardzo krótko starcza. W tej cenie można mieć już jakiś taki konkretny balsam, który Wam na dużo dłużej starczy. No jeśli chodzi o balsamy, co teraz? Może włosy. Mam tutaj kilka kosmetyków do pielęgnacji włosów. Zacznę może od szamponu. Skończył mi się jeden szampon. Wydaje mi się, że ja go dostałam chyba w jakimś shiny boxie, ale naprawdę nie chcę Was wprowadzić w błąd. Natomiast świetnie się sprawdził. To był szampon Schwarzkopf Essence Ultimate z jakimś kawiorem i efekt zregenerowanych, odbudowanych włosów.
Nie wiem, czy on regenerował, odbudowywał, natomiast po umyciu tym szamponem może te moje włosy się tak nie pierzyły i nawet całkiem fajny skręt się pojawiał, więc szampon generalnie się sprawdzał. No i poza tym ładnie domywał, pięknie pachniał. Także ja sobie chyba wrócę w ogóle do tej serii. Być może jeszcze do tego, być może przetestuję jakieś inne, ale generalnie seria fajna. Seria kosmetyków, co do których nie ma wątpliwości, że na pewno wrócę, to jest seria z Nivei, czyli Hair Milk. Ja je nawet chyba pokazywałam w ulubieńcach roku 2017, jak mówiłam o pielęgnacji, tak myślę. Świetna seria i chodzi tutaj o wszystkie kosmetyki. To akurat była taka odżywka w sprayu, tak jak widzicie. Aha, to jest do włosów cienkich. I używałam również maski, używałam szamponu. Wszystkie kosmetyki się świetnie sprawdziły, także generalnie całą serię mogę polecić. Są różne warianty, to znaczy warianty do różnych włosów. O, do grubych, cienkich, przetłuszczających się i tak dalej. No ja mam akurat tutaj taką wersję, czyli do włosów suchych i zniszczonych. Świetny kosmetyk, cała seria super, godna polecenia. Coś, co również uwielbiam, ale chyba, nie wiem, skończyli to produkować, tak mi się wydaje. Ostatnia buteleczka mgiełki olejkowej z Garniera. Nie widziałam jej już w Rossmanie od dawna, to jest ostatnia moja mgiełka z zapasów wyciągnięta i chyba już na nią nie trafię. Nie wiem, co się stało, czy rzeczywiście jej nie produkują i już jej w sklepach nie będzie. Jeśli tak, to jest mi bardzo przykro. To była taka mgiełka, coś na zasadzie właśnie odżywki w sprayu, tylko to był taki olejek w sprayu, o tak Wam powiem. I jak miałam na przykład, wiecie, szopę i takie trawiaste, przesuszone włosy, to generalnie popsikanie nawet na suche włosy powodowało, że one nabierały takiej gładkości i delikatnie się skręcały. To działało dobroczynnie na moje włosy. Używałam tego od, nie wiem, odkąd zobaczyłam na półkach i wzięłam, wiecie, tak z ciekawości, żeby sprawdzić. To był jeden z moich ulubionych kosmetyków do pielęgnacji włosów. Także jeśli go już nie będzie, to bardzo mi przykro. Jeśli na niego traficie, a macie suche włosy, to oczywiście po pierwsze dajcie znać, że on jest, że się pojawił w sklepach. Ja tę mgiełkę zawsze kupowałam w Rossmanie. I po drugie dajcie znać, czy też się u Was tak sprawdza. Moim zdaniem świetny kosmetyk, wart polecenia, jeśli oczywiście jeszcze będzie można go kupić. Jeśli chodzi o włosy, tu mam jeszcze taką odżywkę, maskę taką gęstą, bardzo esencjonalną. Ona przepięknie pachniała. Bardzo apetycznie, tak ładnie apetycznie. Maska z Dove i to była maska do falowanych i kręconych włosów. Nakładało się ją po myciu oczywiście na wilgotne włosy na kilka minut, po czym się spłukiwało i ona bardzo ładnie włosy suche nawilża, szczególnie właśnie włosy kręcone. No, zazwyczaj to tak jest, że włosy kręcone są raczej suche, więc świetnie wspomagała i nawilżenie moich włosów. No i oczywiście pomagała im tak trochę się skręcać, o tak to ujmę. Więc bardzo fajna maska. Z tej serii mam też szampon i taką odżywkę w tubce. Też się świetnie sprawdzają, ale na razie ich nie pokazuję, no bo jeszcze je mam i ich używam. Także to jest bardzo fajna seria do włosów kręconych. Również ją kupiłam w Rossmanie. Mam jeszcze opakowania po dwóch balsamach do ust. Jak widać, ta sama seria, firma Yves Rocher. To był balsam z żurawiną i migdałem, natomiast ten to jest chyba pomarańcza i wanilia, jakoś tak. Bardzo fajna seria. To była taka edycja świąteczna, ale generalnie balsamy do ust Yves Rocher polecić mogę, bo używałam już wielu rodzajów, wielu edycji, wielu wersji i wszystkie są naprawdę świetne. Jeśli macie przesuszoną skórę na ustach, taką, wiecie, wymagającą, to są świetne kosmetyki. No, do kupienia albo na stronie, albo w sklepach Yves Rocher. Warte uwagi i warte przetestowania. Zostały mi jeszcze kremy do rąk. No i tutaj mam takie rzeczy od naprawdę świetnych, po takie... Zacznę może od tych świetnych. Krem do rąk z Yves Rocher. Jak widać, to była też taka edycja świąteczna. Bardzo pięknie nawilżał, regenerował skórę na dłoniach. Ja mam bardzo swoją skórę na rękach i generalnie zużywam dużo kremu do rąk. Różnych wersji, różnych firm, więc wiecie, mam cały wachlarz, żeby to porównać. Bardzo fajny krem. Dalej coś, co na początku bardzo mi się podobało, a potem przestało. Cztery pory roku, to jest taki olejek, opatrunek dla dłoni, olejek z awokado i wodą termalną. I na początku, tak jak mówię, bardzo mi się ten olejek podobał, bardzo ładnie się wchłaniał, nawilżał dłonie, ale wydaje mi się, że wiecie, wraz z upływem, jak to wykorzystywałam, to chyba jakby to działanie było coraz słabsze. W zasadzie nic się nie działo. Bywało tak, że na przykład jak umyłam dłonie i sobie nałożyłam to, to po jakimś czasie miałam, wiecie, suchą, ciągnącą się skórę, tak jakbym ich nie pokremowała, więc
Nie umiem powiedzieć, dlaczego to miało takie działanie. To był niedrogi kosmetyk, bo to chyba tam coś koło 6 zł kosztuje w Rossmanie, więc no, jakiejś tragedii też nie było. Natomiast to tak wiecie, wymęczyłam i myślę, że do tego raczej nie wrócę, bo tak jak mówię, no nie wiem, co się stało. Pod koniec używania jakby tego działania, efektu działania tego kosmetyku na moich dłoniach nie było. Natomiast świetne są kremy z Yves Rocher w takich małych tubeczkach. Ja takich małych tubek używam do noszenia gdzieś tam, wiecie, w torebce albo gdzieś podręcznie, żeby mieć tak na szybko do posmarowania dłoni kremem. Tutaj mam dwie wersje, jedną z mango, jedną z kokosem. Obie świetne, obie w zasadzie miały podobne działanie do tego. I pojemność takich kremików to jest 30 ml. Zresztą dokładnie tak samo jak tego z The Body Shop i tego z Avonu. Ten z The Body Shop oczywiście kupiłam w promocji i tu nawet mam jeszcze o nalepkę promocyjną. On kosztował 19 zł w promocji. Działanie bardzo fajne, ale akurat ta wersja, czyli Moringa, ale mi się nie podobała, bo ten zapach był jakiś taki straszny, taki drażniący, o tak bym go opisała. Więc działanie kremu fajne i generalnie ja w ogóle lubię te kremiki z The Body Shop, ale ta wersja zapachowa nie podeszła mi zupełnie. Natomiast tutaj krem z Avonu już zdecydowanie tańszy, nie 19 zł, tylko nie wiem, 7 zł. No zależy od katalogu, bo wiadomo, że są tam różne ceny w tych katalogach. Też 30 ml, bardzo fajnie nawilżał. No generalnie działanie podobne do tych poprzedników. Ale uwaga, gdybym Wam miała polecić któryś z tych, jeśli chodzi o działanie i w ogóle całokształt, to chyba tak najlepiej wypadają te z Yves Rocher. A dlaczego? Są droższe niż Avon. Natomiast są tańsze niż The Body Shop, a mają działanie lepsze niż Avon, a zbliżone do The Body Shopu. Więc wiecie, w sumie najkorzystniej chyba właśnie te wypadają. Coś, czego Wam zupełnie nie polecam, to jest kremik z EOS. Krem do rąk w takim, wiecie, fantazyjnym opakowaniu. Myśmy to z Zosią zobaczyły w takim kuferku, wiecie, jak w Douglasach przy kasie stoją. I właśnie były chyba dwie wersje, ta i niebieska. No jakoś tak. No i spodobało nam się właśnie opakowanie, pomyślałyśmy, że o EOS to może się świetnie sprawdzić. No i w zasadzie muszę Wam powiedzieć, że szału nie było. Po umyciu dłoni, jak się posmarowało tym kremem, to no było czuć, ale po jakimś czasie właśnie dłonie były przesuszone, więc tak jakby się nie posmarowało wcześniej tych rąk, to raz, dwa, zupełnie nieekonomiczne to było, to tylko tak wiecie, fajnie, oryginalnie, ciekawie wygląda. Ale jakieś tam funkcjonalne za bardzo nie jest. Lepiej sobie kupić zwykły krem w tubce. Po prostu. Więc tego zupełnie Wam nie polecam. No i chyba pokazałam Wam wszystko. Tak. Czyli być może jest duża nadzieja, że uda mi się ogarnąć cały film w jednej części, to znaczy całe denko w jednej części. Mam nadzieję, że moje mini recenzje Wam się podobały. Dajcie znać, może macie któryś z tych kosmetyków, które ja Wam pokazywałam i u Was też się świetnie sprawdza, albo wprost przeciwnie, nie. A więc piszcie do mnie. Oczywiście, jeśli Wam się filmik podobał, poproszę o paluszki w górę. No i widzimy się w następnym filmie. Na razie, do zobaczenia.